Witajcie kochani w Mistycznym Ogrodzie. Zapraszam Was serdecznie dzisiaj na tygodniówkę. Zobaczymy sobie, co tu ogólnie dla nas w kolejnym tygodniu idzie. To jest tydzień od 10 do 16 stycznia. Zobaczymy, jakie przekazy, jakie informacje dla nas są w tym czasie. Na ten czas kolektywnie, pamiętajcie, jest to czytanie ogólne dla wszystkich, bez podziału na znaki. Z podziałem na znaki mamy horoskopy zawsze, tak? Ok, to zaczynajmy, zobaczmy, co to w tym tygodniu dla nas wszystkich się szykuje. Poprosimy o takie informacje, najważniejsze rady, podpowiedzi, może jakieś ostrzeżenia, jeśli trzeba. Co to w tym tygodniu? 10 do 16 styczeń. Dla nas wszystkich, dla wszystkich osób, które tutaj oglądają ten materiał. Czułam to, kochani, ojejku, czułam. Wieża, jakaś wieża, ale to znaczy przełom, to znaczy kompletna zmiana. Idzie zupełnie coś nowego. Zobaczmy dalej. 3 kielichy, ok. Na razie mamy czakrę splotu słonecznego. Karta siły, no proszę, widzicie, ten przełom jest po to, żeby wrócić do swojej siły ponownie. To jest dobra wieża, to jest zmiana ogromna, głęboka. Ona może przyjść niespodziewanie dla Ciebie, dla każdego z nas, na różnych płaszczyznach. Mamy tutaj obok kielichy, więc jest tutaj taka sugestia, że w obszarze emocjonalnym coś nam się będzie zmieniało, w nas się może coś będzie zmieniało, może w relacjach, może w związkach. Nagle właśnie jak taki piorun z jasnego nieba, trzask, prawda, przychodzi coś, jakieś uczucie, jakaś emocja i nagle już wiesz, co jest Twoją siłą albo co Ci wcześniej odbierało tą siłę i wiesz już, co zrobić w tym momencie. I zaczynasz od nowa. Zobaczcie, karta głupca. Przepiękny tydzień. Zostawiamy ze sobą wszystko, co było krzywdzące, bolesne, co sprawiało, że właśnie czuliśmy się w ten sposób tacy dosłownie rzuceni o podłogę. Wszystko, co podcinało skrzydła, wszystko, co ujmowało wartości, wszystko to mamy szansę, słuchajcie, mamy szansę w tym tygodniu zostawić. No zdziwiłabym się, gdyby jakiejś dziesiątki nie było, kiedy zaczynamy tydzień od 10. I tu jest 0, słuchajcie, jako nowy początek. Zobaczcie, jak tu sugerują. Będziesz mieć nowy początek, ale jeśli zostawisz to, co Cię boli, to co, całą tą krzywdę, nie skupiaj się po prostu na tym. Skupiaj się na tych rzeczach optymistycznych, radosnych, na tym, co Ci się udaje, na tym, co w Twoim życiu jest piękne. I król buław, czyli podejmij się tego ryzyka, podejmij się tego, by coś zrobić, by coś zmienić, by się ruszyć w jakimśkolwiek nowym kierunku dla Ciebie, zostawić to, co Ciebie krzywdzi. I znowu, dla każdego to będzie zupełnie coś innego. Mogą to być uczucia, emocje, relacje, związki, jakaś przeszłość, mogą to być jakieś przykrości, mogą to być jakieś intelektualne rzeczy, bo nam się miecze pojawiły, czyli sposób myślenia, postrzegania, może sposób postrzegania siebie jako ofiarę. Słuchajcie, kiedy widzimy siebie jako ofiarę w życiu, później przyciągamy do naszego życia jeszcze więcej osób, które udowadniają nam to, że mamy rację, prawda? Czyli, że właśnie mamy w sobie tą energię ofiary, czyli patrzymy na siebie nisko, patrzymy na siebie ujmując sobie wartości, porównujemy się do innych ludzi, doszukując się w sobie, w swoim ciele, w swoich zachowaniach, w swoim charakterze, osobowości, no nie wiem, tam życiowym statusie, w czymkolwiek. Doszukujemy się ciągle tych właśnie rzeczy złych, negatywnych i to musi upaść, dlatego że najbardziej fair, słuchajcie, jest wtedy, kiedy porównujemy się do samych siebie sprzed roku, 2, 3, 5, 10, 20. To jest najbardziej fair i w porządku dla każdego z nas, w stosunku do każdego z nas. Każdy z nas miał inny start, inne otoczenie, innych rodziców, innych opiekunów, inne możliwości, inne DNA tutaj to ziemskie, prawda? Inne doświadczenia duchowe, te w duszy zawarte. My się tak różnimy niesamowicie, że porównywanie siebie nawzajem to jest tak bez sensu, że jakby porównywać, słuchajcie, kamień na przykład do kropli wody albo liść do żyrafy, no przecież nie da się tego robić. Każdy z nas jest indywidualny, każdy z nas jest wyjątkowy, każdy z nas jest jakiś, prawda? I każdy z nas ma wyjątkowe cechy. takie cechy, których nie posiada inna osoba. Więc porównywanie się do innych to jest tak jak w szkole na przykład, bo w szkole, w tej edukacji państwowej niestety jest jeszcze to ten dziwny system, kiedy wszyscy mają być identyczni, więc czy ktoś ma naturę na przykład dzikiego kota, czy ktoś ma naturę kotka domowego, takiego układnego, czy ktoś ma naturę rybki, czy żyrafy, czy ptaka, czy jaką by naturę nie miał, słuchajcie, to tak samo każdemu kazują się wspinać, na przykład na wysokie drzewo, albo nurkować głęboko w ocean, prawda, tak oczywiście symbolicznie. To jest metamorfoza, pamiętajcie, porównanie, tak? I teraz jak ma na przykład kot nurkować w oceanie, a jak ma rybka wspinać się po drzewie? O to chodzi. Bez sensu są porównania, bez sensu jest przystawianie jednej miarki, jednej linijki do wszystkich. My nie jesteśmy z metra cięci, słuchajcie. I to sobie trzeba raz na zawsze powiedzieć, wytłumaczyć, trzymać się tej myśli, a wtedy wszystki ten ból minie ci, bo kiedy przestaniesz się skupiać na tym, że muszę być taka jak ten, jak tamten, muszę to, muszę tamto, muszę osiągnąć tyle, bo oni już poosiągali, a ci znajomi moi to już są tu i tu w życiu, a tamci to już tam i tam, a ja gdzie? No tu gdzieś jeszcze, prawda, nie tu gdzie tamci, a tamci. I co z tego? To jest twoja ścieżka. To jest twoja ścieżka, twoja indywidualna, wyjątkowa, niezwykła ścieżka doświadczania tu na ziemi i rozwoju przy tym, ewolucji ciebie jako duszy, jako energii, jako człowieka, nazwij to jak chcesz. Rozwój, pozwól sobie na rozwój. Kiedy skupiasz się na tym, co przychodzi z zewnątrz jako krzywda, a nie jako lekcje, bo tu na ziemi jesteśmy, słuchajcie, w takiej wielkiej szkole, w której ciągle są lekcje łatwiejsze, lekcje trudniejsze, są sprawdziany, są egzaminy, prawda? Jak w szkole, jak w tej właśnie ziemskiej szkole, takiej typowej, państwowej, czy tam prywatnej, wszystko jedno, to tak samo tu na ziemi ogólnie będąc, codzienność nasza to są takie właśnie lekcje, to są takie sprawdziany, to są takie testy. I jeśli popatrzysz na to z pozycji wyższej swojej świadomości, jako na lekcje, które mają czegoś nauczyć, mają coś wnieść, a nie jako na krzywdę, ból. Pamiętaj, to się zadziewa dla ciebie, żebyś ty jako dusza, właśnie jako energia, jako człowiek, żeby móc doświadczyć tego czegoś. Ten teatr zadziewa się dla ciebie. Czy to będzie teatr związany z radosnymi odczuciami, celebracją, świętowaniem, siłą, mocą? Czy to będzie teatr związany z upadkiem, z krzywdą, z bólem? To są zawsze sceny odgrywane dla nas, dla każdego z nas, a nie nam robione. Tu trzeba sobie to znowu uświadomić. Wiecie dlaczego? Bo to wnosi ogromną ulgę. To wnosi taką ulgę. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz dotarłam do tej świadomości, do tej wiedzy właśnie, to popłakałam się aż z radości, że to nie jest to, że ten świat mnie krzywdzi, tylko to jest to, że moja dusza pragnęła tego doświadczyć, jest taka ciekawska, jest taka z ambicjami, ona chciała doświadczyć i tragedii, i porażki, i bólu, i szczęścia, i radości, i uśmiechu, i łez, i wszystkiego. I każda dusza tak ma, słuchajcie, my jako dusza, jako energia mamy ogromne ambicje, mamy ogromne pragnienia, może tak powiem, bo ambicje to ludzkie słowo ziemskie, pragnienia mamy, by doświadczać, by eksplorować, by się rozwijać, by ekspansję cały czas prowadzić, swojej wewnętrznej energii, zbierać te doświadczenia kolejne, jak te kryształki, jak te takie diamenciki, skarby największe. To jest dla nas, słuchajcie, na tej ziemi najważniejsze. Więc jeżeli się skupisz na tym doświadczeniu, będziesz jak król buław. Będziesz jak ta karta siła. Będziesz mieć moc, siłę sprawczą, będziesz czuć tą siłę. Ale jak się skupisz na tym, że ci ciągle wszyscy krzywdzą, że ciągle piach w oczy, że ciągle pod górkę, to będziesz leżeć na tej ziemi jak ta 10 mieczy. Taki wybór mamy, kochani. Chodzi o to, jakie mamy nastawienie, jakie mamy podejście. Można widzieć zawsze krzywdę, smród, dziadostwo. Można, oczywiście, że można, bo tego jest pod dostatkiem na ziemi, póki co. Ale można widzieć też te piękne rzeczy, które się zadziewają. Ale tu trzeba dokonać drastycznych zmian i to jest ta wieża. Wyłączyć telewizję, przestać słuchać radia i tych głupot, które tam ciągle plotą. Przestać się dawać zastraszać przez media właśnie, przez polityków, przez te wymysły, co to się nie wyprawia, przez jakieś dziwne proroctwa, takie czarne, po prostu jak ja o tym słyszę, myślę, no tak, nakręcają ludzi, żeby przypadkiem ludziom nie było za dobrze. Bo jak się skupisz na bólu i cierpieniu, no to nie masz siły wewnętrznej, żeby budować, kreować, żeby tworzyć swoje fantastyczne rzeczy, prawda? Odetnij się od tego bólu, odetnij się od tego strachu, odetnij się od tego, przestań to oglądać. Ja od wielu lat już nie oglądam, słuchajcie, ani telewizji, radia, nic. Nie mam w domu nawet telewizora. Wyobrażacie sobie? Tego pudła stojącego po prostu nie mam. Ani telewizji, ani telewizora. Nie mam. Nie mam. Jeżeli coś oglądam, ja to wybieram świadomie. Gdzieś w internecie. Wybieram świadomie. Jeżeli mi się to nie podoba, nie czuję, że to ze mną wibruje, wyłączam od razu. Natychmiast. Wsłuchuję się w swoje ciało, wsłuchuję się w jego potrzeby. Daję mu to, czego potrzebuje. Jeżeli coś jest dla mojego ciała zbyt niską wibracją, wywalam to, wyłączam. Jeżeli czuję, że jest ok, oglądam i słucham. I tak szukam cały czas, codzienne to jest poszukiwanie. Posiadanie tego grającego pudła w domu to jest z lenistwa, słuchajcie. Klik pilotem i już coś tam dudni, prawda? Jak w studni. Czy to sens ma, czy nie, czy to z lękiem, czy ze strachem, czy bez sensu, czy jak, ale dudni. Po co tego słuchać? Po to, żeby później jak 10 mieczy się czuć. I w ten sposób społeczeństwo jest właśnie dobijane tutaj, żeby się nie rozwijać, bo społeczeństwo smutne, zalęknione, lepiej się słucha, nie buntuje się, nie wstrzyma rewolucji, prawda? A tu by trzeba właśnie stanąć w tej rewolucji, słuchajcie, i to znowu ta wieża, stanąć ramię w ramię. I pokazać, jesteśmy silni, jesteśmy mocarni, każdy z nas jest mocarny, mam w sobie tą siłę, moc, żeby zacząć od początku. Zobaczcie, jaka siła, potęga bije z tej karty i zostawić już to dziadostwo wcześniejsze. Przestaję się na tym skupiać, przestaję się czuć jak ofiara, bo czuję, że mam w sobie potężną energię, która płynie od wszechświata, cały czas dla mnie płynie. I to jest ten taki strajk z nieba, takie uderzenie właśnie, które teraz jest dla nas. Przestań widzieć w sobie upadek. Przestań widzieć w sobie niskie wartości. Przestań widzieć w sobie co najgorsze. Przestań to robić. A zobaczysz, jak życie się twoje odmieni. Zacznij widzieć pozytywy w sobie, w swoich osiągnięciach, w swoim życiu. Jeżeli się chcesz porównywać, porównuj się z sobą, tak jak powiedziałam, sprzed 2, 3, 4 lat, roku. Wszystko jedno. Tu sięgaj pamięcią, porównuj się tu do siebie, to jest fair, to jest w porządku. Skup się na pozytywnych rzeczach, zrób sobie mapę marzeń, pozawieszaj sobie w domu takie teksty, na przykład wszystko jest w porządku, wszystko jest okej, oddychaj głęboko, uciesz się z tego dnia, pozwól sobie żyć, słuchaj swojego serca, bo ono biło na długo, zanim zaczęłaś myśleć. A wszyscy tylko do umysłu się kierują. Umysł kształtuje się z czasem. Kształtuje się pod wpływem otoczenia i znowu tych dudniących pudeł, bo w każdym domu to pudło dudni, w większości domów, może tak powiem. Mam nadzieję, że w coraz mniejszej ilości. Dudni to pudło i te dzieci tym nasiąkają, tym lękiem, tym strachem, tym przerażeniem. A jeszcze rodzice oglądają i matko, co to się... I te dzieci też przerażone od najmłodszych lat. 10 mieczy i potem z tych 10 mieczy tak szybko można upaść, bo człowiek już leży na ziemi, daleko nie ma. A jak się powyłącza to wszystko, to całe dziadostwo, przestanie się tego słuchać, skupi się na kreowaniu, na budowaniu, na tworzeniu, na relacjach swoich, żeby je wzmacniać, żeby je upiększać, na upiększaniu swojego domu, swojego otoczenia, na rozwoju swoim, duchowym, życiowym, jakby to nie nazwać. Może chcesz się nauczyć języka, może chcesz jakkolwiek tutaj wzrosnąć, zrobić coś nowego, rzuć się w to, pozwól sobie na to, zacznij jakąś nową pasję, hobby, przestań się skupiać to, co na świecie. Kiedy nie było tych pudeł grających, słuchajcie, ludzie nie wiedzieli, co się działo 100 kilometrów, 200, 300, 500, 1000 kilometrów od nich. Żyli w osadach, tu mieli swoje sprawy, prawda, tu się zadziewały rzeczy, to przeżywali, ale nie przeżywali wszystkiego, co się dzieje wszędzie, bo to jest za dużo i to sprawia znowu 10 mieczy. Żaden z nas nie przyszedł na ziemię, żeby przeżywać tragedię non-stop i na okrągło. Bo to jest piekło. Piekło umysłu, pamiętajcie. To jest piekło umysłu, na które sami się godzimy. Czy zgadzasz się dalej, żeby siedzieć w tym piekle umysłu po tym już, co tutaj usłyszałaś? Czy zgadzasz się dalej, żeby tu tkwić? Świadomie pozwalać sobie na to, by świadomie, codziennie te wszystkie lęki, strachy, informacje okropne cię przygniatały, jak te kolejne noże? To, czym jesteśmy, słuchajcie, to, czym przesiąkamy jak gąbka, to później przyciągamy do swojego życia jak magnes. Czyli im więcej w tobie tego właśnie, co wysłuchasz, co naciągniesz, tym więcej przyciągasz tego do swojego życia. Tu trzeba być świadomym, czego słuchamy, co oglądamy każdego dnia. Nawet piosenki potrafią być niskowibracyjne. Piosenki związane z miłością, z odrzuceniem na przykład tej miłości, z bólem, z krzywdą, albo jakimiś przekleństwami, albo jakieś z takim umniejszaniem wartości człowieka, umniejszaniem wartości kobiety na przykład. Mnóstwo ludzi to chodzi i śpiewa, a potem się dziwią, że te takie sytuacje, jak śpiewane właśnie w tych tekstach, przyciągane są do ich życia. Ludzie czasem mi mówią na sesjach indywidualnych: Lili, czemu moje życie jest takie, a takie? No to powiedz mi, czego słuchasz, co oglądasz, co robisz na co dzień, co mówisz. Słucham tej osoby i to jest właśnie jak taki zlepek telewizyjno-radiowo-internetowy z tych wszystkich wiadomości, informacji najgorszych. Ja mówię: zostaw to, odrzuć to. No ale jak? Po prostu ciach i nie ma. Chirurgicznym cięciem, jak zerwanie plastra na raz. I to jest ten tydzień, słuchajcie. Zerwij ten plaster, wywal to ze swojego życia. Zobaczcie, jakbym to wzięła. Widzicie, jakie piękne karty zostają? 3 kielichy, karta siły, karta głupca i król buław. Żyć po prostu pełną piersią. Radość, szczęście, spełnienie, moc, nowe początki, nowe pasje, namiętności, po prostu nowe relacje, bo król buław to szaleństwa, jakieś romanse, jakieś flirty, radość, chęć po prostu takiego randkowania, poznawania się nawzajem. Czy nie lepiej tak? No ale nadal są te miecze tutaj. Nadal ta wieża musi uderzyć, żeby poruszyć do głębi i żeby można to wszystko zmienić. Pozwólmy sobie na tą zmianę, słuchajcie. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy połączeni. Czemu mi tak zależy, żeby was podnieść wszystkich, żeby każdy z nas się popodnosił? Bo my jesteśmy połączeni, słuchajcie, we wszechświecie wszystko jest jednością. Czyli jak ty podniesiesz się troszeczkę, to i ja się dzięki temu podniosę. Jeżeli ja się podniosę, to i ty się podniesiesz. Tak to działa, słuchajcie, jesteśmy połączeni. Pochodzimy wszyscy z jednego źródła. Dlatego jest między nami połączenie. Między niektórymi z nas jest większe, między niektórymi jest mniejsze. Dlatego niektórzy, jak wchodzą na kanał, to mówią: Lili, jakbym cię znała całe życie. A może się znamy całą wieczność? Może jesteśmy duszami pokrewnymi, może jesteśmy duszami, które się znają z tej samej grupy dusz, może już współpracowaliśmy przez wiele, wiele wcieleń, może dlatego. No, tak to jest, słuchajcie. Zróbmy coś, zmieńmy coś, pozwólmy sobie na to. Jejku, po prostu pozwólmy sobie na to, na tą zmianę. I zwierzaczek mocy. I co tu mamy? No mamy nietoperza, słuchajcie. Rebirth, czyli odrodzenie. Zobaczcie, po tym jak wieża strzela, później odradzamy się, przychodzi zmiana, przychodzi nowe spojrzenie, przychodzi nowy sposób myślenia. Zobaczcie, mamy bizona tutaj, 10, czyli od 5 do 10. Zakończamy już ten trudny czas takiego dziadowania, bym chciała powiedzieć nawet, takiego dziadowania w ten sposób, skupiania się na negatywach, na bólu, na cierpieniu, patrzenia na siebie jak na ofiarę, patrzenia na siebie jak na kogoś pokonanego, przyciśniętego. Koniec z tym. Wszechświat to jest nasz bardzo, ale to bardzo bogaty, można powiedzieć, krewny, który zawsze pomoże nam stanąć w tej sile. Popatrzcie, mamy bizona, mamy lwa tutaj. Masz siłę, żeby stanąć w swej mocy, ale musisz dokonać tego wyboru. Musisz skoczyć w tą stronę. Zobaczcie, mamy Odwrotnie to dam, bo to tak czuję, zobaczcie, tutaj jest bizon i lew, a tu mamy konika polnego, który właśnie z kartą głupca mi się kojarzy, bo te dwie karty mówią, skocz, pozwól sobie na ten skok, ale taką zmianę, potężny skok kwantowy, pozwól sobie na to. Dlaczego kwantowy? Bo jest tak ogromny skok możemy wykonać w tym tygodniu, słuchajcie. Pozwolić sobie na tą zmianę wewnątrz siebie. Jeżeli się pragnie zmiany, to nie da się czekać, aż to przyjdzie z zewnątrz. To trzeba wykonać w swoim ciele, w swoim umyśle, pozwolić sobie na to, by to się zmieniło, by to inaczej się zadziewało później już. Tydzień niezwykły. Nowy dom, zobaczcie. Przeprowadzka to krok we właściwym kierunku. I tu nie chodzi tylko, może dla niektórych z Was będzie to faktycznie przeprowadzka, zmiana domu, ale ja czuję, że nowy dom energetyczny jakby, czyli wyjdź już z tego cierpienia, bólu, idź tu, gdzie jest radość, szczęście, to jest zmiana, to jest pójście w nowym kierunku, to jest jak nowy dom. Proś o to, czego chcesz, zobaczcie, bo wszechświat jest bardzo bogaty. Pozwól, by wszechświat i inni ludzie dowiedzieli się, czego potrzebujesz. Mów, otwórz czakrę gardła, przestań się blokować, przestań się bać, przestań się chować. No, a wszechświat, zobaczysz, jak Ci pokaże. Zobaczcie, odwaga. Skocz na głęboką wodę, dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. I tu chodzi o tą głęboką wodę, właśnie to wszystko, co tu omówiliśmy. Tak? Pozwól sobie na tą zmianę, to jest ten skok na głęboką wodę. Priorytety. Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. Tak, i mówienie nie, szczególnie osobom, które próbują dostosować cały świat do siebie. To nie na tym polega to życie tutaj, ten świat. Każdy z Was na pewno spotkał się z kimś takim, kto robi wszystko, żeby inni się dopasowali do tej osoby, prawda? Czyli się tak czują jak takie centrum świata i takie centrum zarządzania i oni będą wymagać od innych, nawet obcych ludzi, żeby się całkowicie zmienili. Całkowicie, bo im to nie odpowiada. No. Trudno, jeżeli komuś coś nie odpowiada, niech idzie dalej, niech szuka kogoś takiego, kto spełni oczekiwania tej osoby, ale bez potrzeby zmieniania, bo tak jest, bo jesteśmy w takich grupach, podzieleni jakby tu na ziemi i na pewno wiecie, o co chodzi, że niektórzy ludzie nam bardzo pasują, a inni ludzie, wcale, prawda? Szukajmy tych, którzy nam pasują. Twórzmy sobie te piękne grupy właśnie, żebyśmy mogli z nimi wzrastać, rozwijać się, pomagać sobie wzajemnie, rozumieć się, prawda? Ale nie wymagajmy od innych ludzi, którzy w ogóle nas nie rozumieją i w ogóle są z innej jakby bajki, żeby nagle wskoczyli do naszej, bo dlaczego by niby tak mieli zrobić? To oni by też mogli wymagać od nas, to wy wskoczcie do naszej, prawda? No nie, no po co? Każdy żyje jak chce, każdy ma wolną wolę i to trzeba uszanować. Zmiana, kochani, i możliwości nowe. Zobaczcie, piątka zmiana i nowe możliwości. Mądry doradca, wyjaśnienie zawiłych spraw. Czyli coś tu trzeba będzie przedyskutować. Może dziesiątkę mieczy, może to jest ta wieża tutaj. Nie wiem, tu dam na razie. W każdym razie tydzień świetny na wyjaśnianie. No i właśnie jeszcze, wiecie co teraz zauważyłam? Że to jest do 16, a tu jest wieża 16. Zobaczcie. Wieża, która przychodzi i dziesiątka sprawia różnicę, prawda? Przychodzi nowe i potem 0, mamy nowy początek. Przygotowanie, jakbyśmy się przygotowywali właśnie do tej złotej ery i zobaczcie, jak pięknie tu widać te dwie barwy właśnie złota, żółty i taki pomarańczowawy, rdzawy, prawda? Jeśli ktoś by o czakry chciał, to są karty czakrowe. Mamy czakra splotu słonecznego, sakralna, czakra podstawy, znowu splot słoneczny i tutaj mamy czakrę trzeciego oka. Jest w takim pięknym kolorze różowo-fioletowym. Czakra korony tutaj też nam się pojawia, jeżeli popatrzymy tu niżej. No i świadomość, zobaczcie, podnoszenie świadomości, praktyczne podejście. Zobaczcie, jak podnoszenie świadomości pomaga w praktycznym podejściu później do życia. Oni nawet to nam tutaj pokazują. Czyli rozwój duchowy, I ta świadomość, słuchajcie, to nie są jakieś motylki, nie wiem, chmureczki, aniołki i bujanie w obłokach. Rozwój świadomości to jest po prostu zmiana podejścia, nastawienia, przestawienie się na wyższe wibracje, żeby właśnie życie było bardziej szczęśliwe i bardziej piękne. Czy to nie każdemu z nas o to chodzi właśnie, żeby nasze życie było cudowne i może się tak zadziać, możemy to zrobić, ale trzeba robotę w to włożyć, prawda? Zostawić już te tragedie. Ja powiem wam więcej, dzisiaj poczułam taki tekst, jak koncentrujesz się na negatywnych rzeczach, zbliżasz się do piekła bram. No tak, jak skupiasz się na pozytywnych rzeczach, zbliżasz siebie i swoje życie do raju. I teraz co wybierasz dla siebie? Taki cytat mi rano przyszedł, słuchajcie, bo nieraz tak mam, że rano mi przychodzą takie właśnie stwierdzenia, cytaty do głowy. Tak mi w channelingu przesyłają. Zobaczcie, mamy zmiana, aby iść w nowy początek, w nowym kierunku. Zobaczcie, transformacja. Przeżywamy cały czas transformację. Ten rok 2021 był już tymi transformacjami przesiąknięty, to już dokładnie się przekonaliśmy, prawda? Dalej idziemy w tym kierunku, z tym, że teraz już będzie to trochę inaczej wyglądało i teraz zobaczcie, co tu się szykuje. Ktoś tu będzie niewinnie romansował, a ktoś tu będzie namiętnie romansował. Dzieje się, bo mamy, słuchajcie, Wenus w retrogradacji. Ulala, ślub. I teraz tak, ślub tu czuję na kilka sposobów. Po pierwsze, oczywiście, że ktoś tu może się radować, bo na przykład to uderzenie, taki ten szok, to może być to, że nagle ktoś ci się oświadczy, prawda? Albo ktoś, poznasz kogoś i ktoś powie: jejku, ja już tak długo cię obserwuję i tutaj tak mi się podobasz, bądźmy razem, spróbujmy, pospotykajmy się, zobaczmy, co z tego wyjdzie. I to może prowadzić, słuchajcie, do ślubu, ale tu też, słuchajcie, czuję inne rzeczy. Uwaga na wchodzenie w relacje, związki, bo jak Wenus retrograduje, nie jest to najlepszy czas na poznawanie nowych osób, dlatego że wtedy przychodzą lekcje, przychodzą sprawdziany, przychodzą testy i może tak być, że ta osoba ci nie powie, a jest w związku małżeńskim na przykład, więc tutaj czuję uwaga. No i zobaczcie, mówię, proszę bardzo, lekcje życiowe, sprawdziany. Widzicie, jak to działa? Ktoś coś z przyszłości, czyli może się jakiś wracacz pojawić w tym tygodniu dla kogoś, dla wielu z nas nawet. Może to być romantyczny wracacz, nie musi być, to może być po prostu jakaś sytuacja z przeszłości, która wraca, żeby się nią zająć, żeby się po prostu już raz na zawsze z tym czymś rozmówić może, załatwić coś. Zobaczmy jeszcze sobie te karty tutaj po jednej. Dokładnie, bądź odważnym misiem, pysiem tutaj, stawaj w swojej obronie, tu mieliśmy bizona, tam lwa, tutaj stawaj w swojej obronie, pokazuj swoje priorytety, pokazuj, co jest dla ciebie ważne, skocz na głęboką wodę. I później, jak już tak poszalejesz, pobronisz, to później też odpocznij, pozwól swojemu ciału odpocząć, zrelaksować się, czyli pamiętajmy o tym, że jest czas na aktywność, jest czas na to szaleństwo takie, prawda, ale też powinien być czas na odpoczynek, na relaks, na przemyślenie, na pozostawienie tego szaleństwa, czyli może medytacja, może refleksja, może posłuchać muzyki fajnej, może relaksacyjnej jakiejś, zrobić coś dla ducha też, prawda? I dla ciała, ale takiego fajnego, relaksacyjnego. Dobrze, kochani, zastanawiam się, co tutaj dla nas i czuję, żeby wziąć jednak, tak nie może. Może ktoś z was tutaj ma pytanka. Weźmy sobie na 3 stosiki, nie? Czuję na 4. No dobrze, no to niech będą. Nawet mamy miejsce, elegancko. Na 4 stosiki. I teraz tak, jeżeli ktoś wie, o co chodzi, skup się, zastanów się, jakie masz pytanko, może jedno, może dwa, może trzy, jak ktoś nie wie, bo jesteś osobą nową, witamy. Jest to taki mini wybierz kartę, gdzie masz pytanie, konkretna odpowiedź pada tak, nie może, dobry czas, niedobry czas. Więc zastanówcie się, kochani, tutaj, pozwólcie, aby intuicja wasza was poprowadziła. I lecimy po kolei, tak? Kto jeszcze nie gotowy, zatrzymaj sobie na spokojnie, tam się zastanów, nic się nie spieszy, przecież możesz zawsze zatrzymać, nie? Pierwsza odpowiedź. Niewłaściwy moment, zaczekaj. Druga, tak? Trzecia. Najpierw odpuść przeszłość. I czwarta, Mało prawdopodobne. Zobaczcie, kochani, jak tu widać, że to jest czytanko kolektywne dla nas wszystkich. Zobaczcie, 4 zupełnie różne odpowiedzi dla 4 różnych grup oglądających. Każdy z nas jest w innym momencie na swojej ścieżce duchowej, życiowej i tak dalej. I tu trzeba właśnie pamiętać, czytania ogólne trzeba brać, co rezonuje, a co nie rezonuje, z szacunkiem zostawić dla tych innych właśnie, którzy mają to usłyszeć. Życzę nam, kochani, aby ten tydzień był faktycznie niezwykły i niech jest przełomowy. Niesamowity przełom w tym tygodniu. Pytanie, czy sobie na niego pozwolisz? Pozwolisz sobie na ten przełom? Pozwolisz sobie na tą zmianę? To już dla każdego z nas do przemyślenia. Utulam Was, kochani. Pozdrawiam serdecznie.